Nazywam się Mateusz Kaczmarzyk, jestem żołnierzem terytorialnym i służę w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Mój dziadek był żołnierzem 2. Rzeczypospolitej, walczył w kampanii wrześniowej, później był żołnierzem Armii Krajowej. Wcześniej o wojsku wiedziałem jedynie to, co z ust starszych kolegów, którzy w latach 80. czy 90. służyli jeszcze w tak zwanym wojsku poborowym. To, co osobiście doświadczyłem, jest zupełnie inne. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem były same metody szkoleniowe. Metoda nauki odpowiedzialności za broń, którą otrzymaliśmy w 3. dniu szkolenia, a którą zdaliśmy w ostatnim dopiero po przysiędze. Przez cały ten czas każdy z nas musiał dbać, pilnować swoją broń, czyścić ją i być cały czas 24 godziny na dobę za nią odpowiedzialnym. To bardzo fajna nauka. Inaczej zupełnie patrzę na aspekt taki jak własna sprawność fizyczna. Do tej pory myślałem, że jest to sprawność dla samej sprawności, dla wielkości mięśni. W tej chwili po odbyciu tego 16-dniowego szkolenia wiem, że ta sprawność fizyczna i utrzymywanie, wręcz podnoszenie swojej kondycji jest niezbędne, aby we właściwy sposób wypełniać żołnierskie obowiązki. Spotkały się na tym szkoleniu w zasadzie 2 pokolenia. Najlepszym tego przykładem jest to, iż w pierwszy dzień poznałem dziewczynę lat 23, która okazała się córką mojego szkolnego kolegi. Moją obecną pasją jest kolekcjonowanie zabytkowych pojazdów wojskowych, przy czym najbardziej dumny jestem z amfibii, jaką jest pojazd Verden 2. Jest to pojazd rozpoznawczo-patrolowy, przywrócony na skutek wieloletniej mojej pracy, wkładu, zaangażowania do pełnej sprawności.